Co tam, ilu jest dzisiaj pacjentów? Siemanko, wiesz co, no dzisiaj taki tłok, że masakra. Była tutaj jakaś dziwna kobieta i mówiła, że się zakochała we mnie, wiesz co? A to ja taką znam, wiesz, ile takich jest. Standardowa akcja, co nie? Tak. Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko! I dzisiaj jesteśmy w Tycoonie, w którym będziemy budowali szpital, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam to wszystko tutaj wyjdzie. Ogólnie nagrywam Robloxa, bo nie mogę coś się zalogować na Minecrafta. Nie wiem, słuchajcie, co się wydarzyło i dlaczego tak się dzieje, ale nie mogę. I postaram się rozwiązać ten problem jak najszybciej, żeby mógł się tam zalogować i mógł coś dla was nagrać z Minecrafta. Ciekawe, co się ale stało. Jeżeli filmik z Robloxa wam się spodoba i chcielibyście więcej takich filmów, to zostawcie koniecznie jeszcze łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie rzeczy, na przykład epicką koszulkę 3.0 z wzorem, który sam narysowałem, a Bella mnie nie może trafić i ja uciekam. Dobra, lecimy, słuchajcie, zobaczymy, jak duży szpital uda nam się tutaj zbudować. Mam nadzieję, że bardzo duży. Dobra, okej, mam pierwszy dropper. Oj, muszę klikać jeszcze. No nie, dobra, po $50 tutaj leci. Ale czasem samo leci. Okej, tu mamy collect. Collect, okej. Okej, jak się to kolektuje? A dobra, udało mi się. Jejku, jaki dziwny taki ten tycoon, taki inny troszeczkę. Taki trochę inny. Trochę inny niż te wszystkie, w które graliśmy. Bo tutaj musimy tak klikać, właśnie ładuje się to. Jest takie, no dziwne troszkę to, dobra. Więcej my musimy robić. Więcej my musimy robić niż samo się dzieje, to fakt. Dobra, nie działamy dzisiaj z Robuxami. Działamy, oczywiście, że działamy. Nie wolno. Wolno. Wolno tak robić. Oż ty. Dobra, ile mamy? 2000. Nie stać nas na to jeszcze, więc klikamy na sobie co? Tutaj. Pyk, na co pyk, takiego? Pyk, 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 na dropet cię nie stać za 2000? No jeszcze nie. A cię stać? Dobra. Nie, nie. Co ty kłamiesz już? Dobra, nie, czyli kupujemy golden dropper. Nie, nie wolno! Oczywiście, ale że ty tak. Jesteś! Pyk, 250 robuxików. Super. I mamy claim, zobaczcie, jaki ładny. No i ekstra. Wow. Ja nie mam tyle robuxów. Fajny złoty dropper, podoba mi się. Kto do mnie przyszedł? Kto do ciebie przyszedł? Uciekać. Buy dropper za 3,5. O, dobra. Dobra, potrzebujemy 2000, mamy już, dobra, kupujemy. I 3,5 teraz. Jaki konwojer? Skąd ty to kupujesz wszystko? Konwojer chce kupić. Ej, bo ty oszukałaś, bo ty wcześniej sobie kliknęłaś ten cwaniaczku. Dobra. Nieprawda. Już kumam, o co chodzi. Prawda, prawda, co ty oszukujesz? Konwojer Golden Upgrader. No, no, no. Ciekawie to wygląda. Po co on mnie bije? Po co on mnie bije? I mnie załatwił w moim własnym Tycoonie. O, nie. Dobra, mamy dwie złote rzeczy. Podoba mi się to. Dobra, mamy 2000. Oj, oj, oj. Coś kupiłem niechcący. Co? Takiego? Nie wiem, jakąś broń chyba? Aha. O, dostałam znakę. Nie wiem, jakąś broń chyba kupiłem niechcący. Dobra. 4000 na konwojer i tu dropper kolejny za 6. Dobra, aha. I teraz 2,5 potrzebujemy. Nie, potrzebujemy 8,5. Dobra, okej. Okay. Mnóstwo tu rzeczy się pojawia jakieś na ekranie, okay. Takich różnych, które przeszkadzają w graniu. Tak, ciągle, bez sensu to. Cały czas reklama jest jakaś. No właśnie. Dobra, pyk. Powinni reklamować Bella Style. Chyba Vitoshop. Dobra, czy tu możemy się morfować? Co to znaczy morfować? Może w pacjenta możemy się zamienić? Co jest? Zostałem dziewczyną pacjentem. Ha, 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 ha. O nie! Dlaczego? Ci tak. Dobra, czekajcie, muszę się zamienić tutaj. O dobra, mamy gościa pacjenta. O nie, jaki on jest dziwny, zobaczcie, jest chyba chory, faktycznie. Wow. Czekajcie, muszę iść do Belli się pokazać. Poczekajcie, bo coś znalazłam. Gdzie ty, Bella, jesteś? O tu. Poczekajcie, bo mam coś tosikowego. Idzie pierwszy pacjent do ciebie. Nie wiem. Dzień dobry. Poczekaj, bo czytam. Dzień dobry. Ojejku, wyglądasz jak, nie powiem skąd. Troszkę dziwnie się czuję. Ty w ogóle dziwnie wyglądasz. Trochę dziwnie się czuję, pomocy. Chyba jesteś z takiego innego szpitala. Na py. Co? Uciekaj stąd. Uciekaj o nie. Stąd. No i mnie załatwił. No to nieźle, uciekam stąd. Jejku, jak śmiesznie wyglądam z tym gościem będąc, masakra. No dobra. Buy dropper za 8,5. Ej, tu ktoś idzie, kto to? Halo. Ej, cudzej, miałam dwa razy kasę. Proszę jeść do mojego tycoona. Wow! Zniszczyłem kolejnego gościa. Dobra, ej, nie chcę, coś tu pokupowałem troszeczkę.
O, kolejny upgrader. Tu mamy jakiś dropper, kolejny upgrader. 16. O, pistolet mam. Bo ty na tego morfa wytraciłeś tyle kasy, bez sensu, widzę. No, możliwe. No, człowieku, 8,5? Masakra. A ja będę miała na kolejny dropper. Mam pistolet na kapiszony. Właśnie widzę, że ktoś we mnie strzela. Poczekajcie, ale fajny, taki jak na kapiszony. Dajcie mi spokój. O, mam dropper. Ej, ale jak ty nie masz broni, to ja nie mogę w ciebie strzelać wtedy. To jest ale w sumie teraz właśnie spoko opcja. Mi pokazuje, że mogę zaraz kupić. W sensie, to jest spoko, że jak ty nie trzymasz broni w ręku, to ja nie mogę do ciebie strzelać. O, i bardzo dobrze, to bo jest się akurat bronić nie mogę. Spoko właśnie. Bardzo bo tak dobrze. To byś nie mogła nic zrobić tutaj. Tylko, że to jest drogie, więc ja tutaj chwilę o, tam pobędę. Ktoś jest. Okej, 12. O, trafiłem a go. Gdzie ty jesteś? O, jakiś face? A co to jest za face? Zatwiłem kogoś kolejnego. Dobra, spoko. Podoba mi się już ta gierka. O-o. Łysa zostałam. Co? O-o. Dlaczego? O, mam plaster na twarzy. Jakim cudem? Serio? Nigdy w życiu takiego plastera za 1500 nie kupiłam. Dobra, drogiego. Mam jakąś potkę. Wypiłem to. A, do healowania się. Spoko, spoko. Dobra. 70 tysięcy teraz aż potrzebuję. Ale mam giwerę. Gdzie? Za 17 tysięcy. Gdzie ty jesteś z tą giwerą? U siebie w domu. Chodzę w szpitalu. Dlaczego we mnie strzelasz? Ty faktycznie jesteś łysa. Co ci się stało? No, kupiłam takie coś. Ciewa? Jeszcze nie mam broni. Ojej, plaster jeszcze ma na głowie, co jest? Mam plaster, mówiłam, że mam bardzo drogi plaster. Przeładować broń, przeładować healowanie, broń. Healowanie, healowanie. Nie, żadne healowanie. Przeładować o, broń. Łatwiej, do mnie też strzela jeszcze jeden. Przeładować. Czemu wszyscy na mnie? Dlaczego teraz wszyscy na mnie? Teraz nie mam broni, nie bijcie mnie teraz. Ej, możemy aha. Teraz właśnie. O nie, bo się biłam. Tak nie może być. No o, i załatwiona. Mnie. Padłam. O, tam gościa jeszcze muszę. Dlaczego wy się bijecie w ogóle u mnie? Nie wiem. O, załatwiłem go. Stąd. O, ja, wygrałem z wami wszystkimi. Jestem najlepszym pacjentem łący. Na świecie. Nieprawda. I będziecie, nie będziecie tu wchodzić. Dobra, ja muszę, słuchajcie, zabrać kasę i muszę tutaj kupić to. Dobra. O, Windowsy. O, zobaczcie. Co to jest? Speedcoin? Wow, mam speeda. Teraz, okej, okay, epicko. Windowsy. O, to ja kolejne. Też Wallsy kupuję. O, i tutaj Windowsy. Recepcja. O, recepcja. Ale ładnie to zaczyna wyglądać. Bardzo ładnie w ogóle graficznie wygląda ta gra. Tak, powiedział mi to grafik. Bajlajcy. Co to jest? Jakiś rebirth tutaj można zrobić. Nie chcę tych broni. Jak zrobisz cały tycoon, to rebirtha możesz zrobić i nadal tutaj pykać. Ja nie chcę rebirtha, nie lubię. Ja rebirtha. Też nie lubię rebirthów. W tycoonach tym bardziej, bo jeszcze w symulatorach to ma to jakiś sens. Ma sens. Ej, ale fajnie, bo to są na przykład narzędzia, które po prostu jakiś dźwięk wydają i można sobie w nie poklikać. To jest spoko. Tak? O, ale można się też na łóżku położyć, zobaczcie. Dobra, ja bym chciał się zresetować. Bella, jakbyś mogła przyjść mnie tu załatwić, to byłoby spoko. A już możesz sam się zresetować. No wiem, w sumie. To po co ja mam mieć tyle nie drogi? Wiem. Ej, dobra, jakiegoś menadżera kupię. Co ja tu nakupowałem? Zobaczcie. O. Dobra, a jest ja jakiś gościu. Ja będę miała. Buy item manager powers. Co ja wtedy mógłbym robić? Zarządzać ludźmi. Ej, kupuję to w takim razie. I mówić, kto co ma robić. Dobra. Menadżerem zostałem! No widzisz, mówiłam. Okej. Okay. All droppers and upgraders 25 more effective jest. Aha. Exclusive manager sweet morph. O, to nieźle. Okej. Okay. Jakieś akcesoria. Dobra, jestem menadżerem tej firmy. Dzień dobry. Jestem lekarzem, mam stetoskop, ale fajnie. Gdzie ty? Skąd ty masz lekarza? Nie, po prostu mam stetoskop sam. Jak ty to zrobiłaś? Faktycznie, to ja też to mam. O, to też mam no teraz. I mam plaster też na tym. No właśnie, dokładnie. O, i maskę mogę mieć, o. No i maska właśnie. Tylko wąsy mi prześwitują troszkę. Też już mam maskę. Ale fajnie. No dobra, teraz drogie bardzo są bronie. O nie, też łysy jestem, to już wiem, o co tu chodzi. No właśnie. O nie, co ty tu zrobiłem, dobra. Mówiłam ci, że jest takie coś. Okej, dobra, mam wszystko założone, co jest potrzebne.
Waiting. Healing Station, słuchajcie, mamy tutaj, można się tutaj wyhealować ogólnie. Tutaj Windowsy jeszcze sobie kupimy. I Doktor Morph, ja ja będę doktorem. Teraz, zobaczcie jak pięknie wyglądam. Drake'em. Dobra, jestem Drake Ramore. Możesz przyjść zobaczyć, Bella, bo wygląda mega epicko. Okej, już chwila. Dobra. Co to jest? Wending machine? Aha, tutaj taką poczekalnię robimy teraz, dobra. Tak, ja mam taką właśnie poczekalnię już, zrobiłam. Ja już prawie całą tutaj wykańczam. Ej, świetnie wygląda ten tycoon, bardzo mi się podoba. Aha, teraz toilety, wallsy. Dobra, ale czy ja teraz to mam? Poczekaj, bo fajnie by było, jakbym była pacjentem. No to dawaj. Tylko, że chwilunia. O, będzie mnie już O, mam laserowe drzwi już tutaj. Oj, pacjenci są u mnie tutaj w szpitalu. O. A mnie, coś tam gadają, tak? Tak, tak. Śmieszne to. O, tu jest pacjent. Dobra, fajnie. Stakę kolejną. Mega spoko, dobra. Tutaj krzesła jeszcze kupujemy. O, jest jakiś pacjent kolejny sobie siedzi, je coś tutaj. A, to taka kafeteria chyba tutaj jest. Gdzie jest jego tycoon? Pyk. Szukam go. Pyk. Tu? I dobra, to wszystko. Dzień dobry. Zapraszam pacjenta kolejnego. Jestem. Okej, dobra. Dobra, proszę poczekać na wizytę. Zostanie pani wywołana. Nie mam czasu czekać. Zapraszam panią Kitty Bell. Jego, jaka smutna ty jesteś. Dobra, tutaj zapraszam do gabinetu. Tu, dobra. Proszę się położyć. A już się kładę. Możemy zbadać. Dobra. Badamy. Okej. Wie pani co? Co? Jest pani uczulona na chorobę YouTube'ową. Musi pani nagrywać filmy cały czas na YouTube'a. To przecież to dobie. I co? Przecież to jest może pani iść do domu. Ale dlaczego pan w ogóle mnie zbadał? No zbadałem już właśnie szybko, tak. A wywiad? Jaki wywiad? No wywiad się prowadzi ze mną. Co panią boli? Serce. Dlaczego? No bo wie pan co? Co? Bo ja się zakochałam w takim lekarzu, ale on mnie chyba nie chce. I depta teraz po mnie! Ja idę to zgłosić wszystkim! Dobra! Ludzie, ten lekarz po was depta, on w ogóle was nie szanuje, idźcie stąd! Wychodzę stąd! O nie! Bella jest dobrą pacjentką w sumie, tylko że trochę nawiedzoną. Dobra, lecimy. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj wszystko kupione już elegancko, toalety mamy zrobione, więc jest spoczko. Dobra. Auto collect free? A, do grupy. Co ty tam gadasz? Gdzie ty jesteś? Bella? Gdzie ty jesteś? O, cześć, ziomek! Co tam, ilu jest dzisiaj pacjentów? Siemanko, wiesz co, no dzisiaj taki tłok, że masakra. Była tutaj jakaś dziwna kobieta i mówiła, że się zakochała we mnie, wiesz co? A to ja taką znam, wiesz, ile takich Standardowa jest. Akcja, co nie? Tak, ty się nie przejmuj. Wiem. No, spokojnie, tu uważaj, bo tu menadżer na nas patrzy i musimy pracować, udawać chociaż przynajmniej, że pracujemy, bo wiesz co. Dobra, to ja biorę tych pacjentów, a ty bierz tamtych. Dobra, ja idę odpocząć. To szybko pójdziemy do domu. Jedę toalety. Dobra, to jak coś, to masz operację teraz. Spoko, patrzcie, toalety nawet wszystkie działają, to jest mega spoko. O, i ta maszyna do tych też działa, bo normalnie, patrzcie, tutaj napój dostałem i jakiegoś boosta. Jakie to jest epickie. To wszystko działa. Brądzi mi się w głowie! Zajmij się ktoś mną! Zapraszamy tutaj do gabinetu! O nie, tu zajęte. Dlaczego on ma burgera, a ja nie mam? Dajcie mi burgera! Tutaj, Szybko. Tutaj można dostać! Gdzie? Tutaj. Tutaj. Albo w śmietniku można pogrzebać. O! Dostałem kolę! Po co mi ta kola? O, wyjście. Dobra, jest, słuchajcie, tak. Mamy tutaj, o, znak sobie kupiliśmy. Bella, już nie rób tak, please. Co ty zrobiłaś? Ej, mój pacjent padł tutaj. Co ty się wydarzyło? To jak go leczysz? Nie wiesz go leczyć? Nie umiem. Chyba, no właśnie. Po prostu. Dobra, kupujemy garaż, słuchajcie. A jak tam Bella u ciebie? Ja bardzo dobrze ich leczę. Tak? Wszyscy zdrowi. Dobra. Ej, może tu będziemy mieli ambulans, będziemy mogli jeździć tu. Mówiłam
epicko. Dobra, to lecimy, słuchajcie, tutaj jeszcze trochę kasy zebrać. I mamy ambulans. Wow, nie wierzę w to. Co? Jakie epickie to jest. Garaż. O-o, i wsiadłem do ambulansu. Ej, jak, no bo jak ja to pojechać? Szybciej budowałam. Czemu to tak wyszło? Jadę, Bella, do ciebie. Dawaj. Do garażu. Jaki to jest epicki samochód w ogóle? Gdzie ty jesteś? U siebie. I co? Gdzie jesteś? Czekaj, bo syreny można włączyć. Wow! Ach, jadę! Dzieci, pacjenci. Wiozę pacjenta! O! Ja stój! Czekaj, tyłem muszę wjechać. Aha, dobra, to fajnie. Wiozę pacjenta! Dobra. Cofam. Już biorę stetoskop i maseczkę, już chwilunia. Dobra, cofam. Nie mogę wjechać tu. Jakiś podjazd macie zły. Dobra, ale bardzo dobry podjazd. Zabieraj go. Ej, już. Poczekaj. Nie, ja ciebie wiozę, dobra. Nie, ja tylko nie to. Wiozę Bellę, słuchajcie. On nie umie leczyć i jeździć, tym bardziej nie umie. Gdzie ty jedziesz? Tutaj, na tyły. Do swojego szpitala? Wow, co tu się dzieje? Co ty robisz? Nie, jak do tego jedziesz? Tutaj cię wysadzę. Ała! Dobra, wysiadaj tutaj. Ja mam wysiadać? Tak. To mnie przecież trzeba... O, dobra, na razie. Ale się przeniosłam. Przez ścianę cię ty wysadziłem, ale nieźle. Dobra, wysiadam stąd. Jak stąd wysiąść? Ktoś ma 300 tysięcy kasy. Wow, ale to jest epickie, słuchajcie, że tutaj mam nawet samochód. To było po prostu świetne. Ale dobra. Ekstra. Teraz tak. Musimy, słuchajcie, kupić kolejne piętro. Więc lecimy. A w toalecie woda leci cały czas. Co tu się dzieje u mnie? Naprawdę? W tym szpitalu. Dobra, pyk. Garaż. I teraz tak. O, kolejne konwojery tu kupujemy. Dobra, spoko. Okej. Gdzie teraz mam? Co kupić mam? Ej, teraz już na ten dropper mnie nie stać, niestety. No, mi coś powoli ta kasa teraz leci. Tak? No u mnie też tak bardzo. Jakoś bardzo ciężko. Chociaż w sumie ja i tak dużo tutaj mam tych złotych dropperów, które dają mi mega dużo tych. Dobra. Mamy wózek nawet. Słuchajcie. No nie no. Ej, no mnóstwo bardzo tu jest rzeczy, nie? Do kupienia. Dobra, wolsy. Okej, słuchajcie, tego już dzisiaj nie dokończymy. Ja mam nadzieję, że Tycoon wam się podobał, bo mi się bardzo podobał, jest mega fajny. Jeżeli chcielibyście kolejny z niego odcinek, mogę nagrać na Vito Games, także dajcie znać, czy chcielibyście kolejny odcinek, jak jeszcze mocniej rozbudowujemy tutaj ten Tycoon. A jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl. My dzisiaj dziękujemy za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa, pa! Pa, pa!